Mam ogromną przyjemność powitać Państwa na naszym kolejnym, 15 już turnieju szachowym Ogrodu Ziemi Chojnickiej. Po raz pierwszy w tym roku mamy ogromny zaszczyt ten turniej nazwać również pierwszym memoriałem naszego znakomitego szachisty Leszka Górskiego. Leszek Górski, o którym za chwileczkę podam więcej informacji, był mężem pani Aliny Górskiej, która zechciała z nami dzisiaj właśnie przybyć na nasze zaproszenie. I tak, dlaczegoż chcielibyśmy pamięć o Leszku podtrzymać, zachować? A to dlatego przede wszystkim, że jednak szachiści tworzą jedną wielką rodzinę. Gens una sumus, jak mówi łacińskie przysłowie. I właśnie Leszek był człowiekiem, który zyskał ogromną sympatię młodych, najmłodszych, a także starszych swoich rówieśników. Jego spotkania z szachami zaczęły się bardzo wcześnie, a to dlatego, że jego mama, pani Władysława Górska, była również znakomitą szachistką, wielokrotnie zdobywającą wysokie trofea Mistrzostw Polski. I to posłużę się ściągą. W latach od 1950 do 1954 roku trzykrotnie wzięła udział w finałach Mistrzostw Polski Kobiet, zdobywając dwa medale. W 1954 roku w Gdańsku to był medal złoty, a wcześniej, w 1950 w Toruniu, medal brązowy. Ósme miejsce w 1952 roku zajęła w Krynicy. Razem z synem, który już jako bardzo młody szachista, jako junior, oboje grali we flocie Gdynia. Leszek, dzięki mamie przede wszystkim, zarażony pasją szachową, wielokrotnie zdobywał tytuły mistrza Gdańska juniorów, a potem przez wiele lat pozostawał czołowym zawodnikiem Wybrzeża. W swojej karierze szachowej był także dwukrotnie mistrzem Polski ludowych zespołów sportowych. Wygrywał finały centralne turniejów Złotej Wieży w latach 1973-74. A więc również reprezentował drużyny floty Gdynia, Arki Gdynia, Gdański Gdańsk w rozgrywkach pierwszej i drugiej ligi szachowej. Zanim został zawodnikiem UKS ósemki, przez wiele lat bardzo wspierał naszą tutaj nieodległą Dąbrówkę, Zryw Dąbrówkę, która grała w trzeciej lidze województwa kujawsko-pomorskiego. Leszek był filarem naszej drużyny UKS ósemka i to dzięki również niemu nasza drużyna wywalczyła historyczny awans do drugiej ogólnopolskiej ligi szachowej. Był również zawodnikiem, który był jednym z zawodników, którzy zdobyli także tytuł mistrza szachowej trzeciej ligi drużynowych mistrzostw regionu kujawsko-pomorskiego. To był rok 2010, dziesięciolecie naszego klubu. Niestety 24 maja 2014 roku nagła śmierć zabrała go z grona naszych zawodników, z grona szachistów. Bardzo smutne wydarzenie, ale Leszek pozostanie w naszej pamięci już na zawsze. Także cieszymy się ogromnie, że pani Alina Górska zechciała przybyć i może trochę wspomnieć o Leszku. Dzień dobry Państwu. Ja najpierw chcę pani Marzenie i Państwu podziękować serdecznie za zaproszenie. Podziękować również za taką inicjatywę, za taki pomysł. Jestem wzruszona i szczerze mówiąc zaskoczona bardzo.
tą okolicznością. Dowiedziałam się o tym dopiero wczoraj, ponieważ ona mnie zaskoczyła. Tak, wieczorem w domu, bo zmieniłam telefon. Cóż mogę powiedzieć, proszę Państwa, ja jeszcze wciąż się nie mogę oswoić, że Leszka nie ma, chociaż wydaje mi się, że on dzisiaj tutaj jest z nami wszystkimi. Mówiła Pani o jego osiągnięciach. Właściwie ostatni turniej, który rozegrał, to odbył się w Brusach w niedzielę bądź sobotę poprzedzającą jego śmierć. To było chyba 17 czy 18 maja, a w sobotę z 23 na 4 w zasadzie już nie żył. Więc to zadziało się tak praktycznie bardzo szybko. Właściwie, cóż mogę powiedzieć, trudno mi mówić o szachach, ponieważ szczerze mówiąc zawsze byłam zazdrosna o tę pasję męża, ponieważ szachy były zawsze przed wszystkim praktycznie. Ale z drugiej strony, jak sobie teraz myślę z perspektywy, że to pięknie, że taką pasję posiadał i to cudownie, że Państwo tą pasją jesteście też zarażeni, ponieważ nigdy nie będziecie samotni, nigdy nie będziecie się nudzić w swoim życiu. Zawsze będziecie mieli mnóstwo przyjaciół, bo ci właśnie przyjaciele, którzy podzielają tę samą pasję, są chyba najwierniejsi i najwspanialsi. Także bardzo Państwu tego zazdroszczę i jednocześnie się cieszę, że ten bakcyl, czy też to żądło szachowe Was dotknęło i będziecie nim zarażeni do końca życia. Takiego zarażenia życzę każdemu, zwłaszcza, że szachy nie są grą widowiskową, taką jak piłka nożna, czy jakieś inne sporty takie bardzo celebryckie. Za to są najmądrzejsze, najpiękniejsze i właściwie praktycznie ludzie mogą się bawić nawet bez szachów. Więc ja przypominam sobie, tutaj rozmawiałam przed, żeby ustalić daty, bo to było zamieszłe w przeszłości. Większość z Państwa w tym czasie w ogóle nawet nie była na świecie, ale z panem Jankiem wspominam taki turniej z Augustowa w 1981 roku, kiedy to jechaliśmy chyba pociągiem razem i mąż siedział naprzeciwko pana Jana w pociągu. Grali sobie w szachy bez szachownicy. Wyobrażacie sobie Państwo taką rzecz na pewno, ponieważ sami macie tę szachownicę pewnie zawsze przed oczyma. I to jest właśnie piękne, że nawet niepotrzebne są te figurki, wystarczy, że one są w Państwa głowie i możecie spędzić wspaniały czas. Praktycznie szachy też właściwie są tym czymś, co mnie do końca sprowadziło, ponieważ poznaliśmy się z mężem w Białymstoku na turnieju szachowym właśnie. Chociaż muszę się Państwu ze wstydem przyznać, że ja szachistą nie jestem i nawet szczerze mówiąc nic o szachach nie wiem, oprócz tego, że powiedzmy, że są pionki białe, czarne i szachownica składająca się z 64 pól, tak? No właśnie, to tyle. Życzę Państwu udanych rozgrywek, wszystkim Państwu życzę zwycięstwa, wspaniałej rywalizacji, szlachetnej i zdrowej i no nie wiem, wszystkiego dobrego. Dziękuję Państwu bardzo. Pani Alina zawodowo jest nauczycielem języka polskiego. Ja już praktycznie jedną nogą na emeryturze, także. Pięknie. Bardzo się cieszę. Cieszymy, że jednak szachy z relacji Pani Aliny są czymś bardzo wspaniałym. A jeśli chodzi o nasz turniej, to jest on właśnie wspierany finansowo przez Urząd Miasta w Chojnicach oraz przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze. Co jeszcze mogę dodać, iż również odbywa się on pod patronatem honorowym pana Aleksandra Mrówczyńskiego, naszego świeżutko upieczonego posła Prawa i Sprawiedliwości na Sejm Rzeczypospolitej, który postanowił przygotować niespodziankę dla najmłodszego szachisty,
ale to już po rozgrywkach wręczymy. I teraz pana sędziego Pawła Paluszkiewicza poproszę o konkretne, merytoryczne uwagi. Witam państwa. Wywiesiłem listę startową, na której można sprawdzić, czy wszyscy na niej się znaleźli. Zauważyłem, że jeszcze jeden ranking wymaga modyfikacji, bo jest dla szachów szybkich, a lista startowa jest według rankingu dla szachów klasycznych. Także tam jeszcze, że tak powiem, jeden błąd mi się wkradł, widzę go na szybko, zaraz poprawię. Po weryfikacji listy startowej ze zgłoszeniami mamy 33 zawodników, mimo że tych zawodników było w porywach do 45. Mamy bardzo silny turniej i to chyba efekt jest, że niektórzy się przestraszyli i nie przyjechali. Także mamy między innymi tutaj Kadrowicza Polski, o ile się nie mylę, pana Radosława Gajka, który ma bardzo ładny ranking 2426. Jest to junior, 17-letni chłop, ale no, to tak jeden wśród zawodników, także cieszymy się, że przyjechał do Polski. Mam nadzieję, że ta frekwencja zacznie rosnąć na tym turnieju.